Witajcie! W tym wideo opowiemy Wam o niezwykłej historii boksera Winniego Pazienzy, który był jednym z najbardziej utalentowanych zawodników swoich czasów. Na jego występy przychodziły tłumy widzów, a kanały telewizyjne z wielką przyjemnością transmitowały walki. Pazienza był wojownikiem przepełnionym dziką, nieokiełznaną energią, a kiedy dostał silny cios w ringu, nie poddawał się i nie wycofywał, a wręcz przeciwnie. Dosłownie szalał i próbował zemścić się za wszelką cenę. Niektórzy nazywali go pozerem, ale Vinny był z natury nieustraszony, a przy tym wybuchowy jak dynamit. Z pewnością powodem tego była gorąca południowa krew jego włoskich przodków. Pazienza to wyjątkowy mistrz, choć najbardziej imponującym osiągnięciem w karierze i życiu boksera był powrót do walk po złamaniu karku w strasznym wypadku samochodowym. Teraz poznacie historię zawodnika, któremu udało się znaleźć siłę, by dosłownie cofnąć czas i wrócić do sportu, udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dwa razy Pazienza stał na skraju śmierci, ale za każdym razem, gdy przechodził przez piekło, wracał potem na ring. Vincenzo Edward Pazienza urodził się 16 grudnia 1962 roku w małym miasteczku Cranston na Rhode Island w zwykłej rodzinie. Jego ojciec Angelo, włoski imigrant, prowadził zakład fryzjerski znajdujący się na parterze domu, w którym mieszkała cała rodzina. Włosi zawsze podnosili wartości rodzinne do rangi kultu. Tak też było w rodzinie Vinniego. Dzieci bardzo kochały swoich rodziców, a ci – dzieci. Gdy chłopiec po obejrzeniu filmu Rocky z Sylwestrem Stallone w roli głównej podjął decyzję, by zostać bokserem, Angelo Pazienza w pełni poparł plany syna. Rejonu, w którym mieszkała rodzina, nie można było nazwać zamożnym, dlatego jeszcze przed podjęciem decyzji o treningach bokserskich, energiczny i porywczy Vinny dał się poznać jako skuteczny, uliczny wojownik. Mając dobre wyniki naturalne i niepohamowaną chęć wznoszenia się na wyżyny, Pazienza szybko stał się dobrym bokserem-amatorem. Z biegiem czasu Vinniego zaczęły pociągać występy w międzynarodowych zawodach, a nawet stał się częścią amerykańskiej drużyny olimpijskiej, która przygotowywała się do domowych igrzysk w Los Angeles w 1984 roku. Zajmujący się nim wtedy zespół Dovey, kierowany przez słynnego trenera, menedżera i promotora Lou Dovea, przekonał Vinniego, by przeszedł na zawodowstwo, nie czekając na igrzyska olimpijskie. W swojej amatorskiej karierze Pazienza odnotował już wtedy około 100 zwycięstw i tylko 12 porażek. 26 maja 1983 roku rozpoczęła się 21-letnia kariera zawodowa Vinniego Pazienzy. Znakomitego sportowca szybko zauważyła tak publiczność, jak i wymagający profesjonaliści. Na ringu dosłownie wyładowywał swój gwałtowny temperament, działając z dużą szybkością i będąc nieprzewidywalnym dla rywali. W drodze po pierwszy tytuł mistrza świata Pazienza po prostu rozerwał swoich przeciwników na strzępy. Przegrał tylko raz, wycofując się z walki z powodu poważnego urazu. 7 czerwca 1987 roku, mając za sobą 23 profesjonalne walki, Vinny pojawił się na arenie Civic Center w Providence, stolicy rodzinnego stanu Rhode Island. Jego rywalem był aktualny mistrz wagi lekkiej IBF Greg Hogan. To równie utalentowany bokser, co elokwentny mówca. Przed walką nagrodził wielu swoich przeciwników epitetami. Vinniego również to nie ominęło. Hogan powiedział, że twarz Pazienzy przypomina pizzę i wywołuje u niego obrzydzenie. Pomimo takich stwierdzeń, przeciwnicy stoczyli świetną walkę. We wczesnych rundach Hogan, który dobrze się poruszał, wydawał się lepszy. Gdy tylko Pazienza przeoczył kilka ataków, przyspieszył. Wyrzucił wtedy całą swoją nieokiełznaną wściekłość w ringu, eksplodując wielokrotnymi seriami uderzeń kontrujących i pod koniec Pazienza był już celniejszy i skuteczniejszy. Dlatego na podstawie wyników 15 rund dynamicznej, intensywnej walki sędziowie jednogłośnie uznali jego zwycięstwo. Od tego czasu Vinny stał się ulubieńcem Rhode Island. Szał, obsesja i nieokiełznanie, z jakimi walczył, były po prostu niesamowite, ale taki był też na treningach. Otrzymał przydomek Pazman Devil za swoją agresję, a także ogólnie za styl życia. Sam Pazienza niejednokrotnie przyznawał, że odczuwa niezrównane emocje w sytuacjach niebezpiecznych. Zawsze lubił ryzyko, a przecież każdy przeciwnik wchodził na ring z zamiarem zranienia i pokonania go. To tylko prowokowało Vinniego, dodając mu adrenalinę.
Gdy wchodzę na ring, wyłączam odczuwanie bólu, powiedział kiedyś. Po utracie mistrzostwa wagi lekkiej Vinnie zdecydował się przejść do pierwszej dywizji wagi półśredniej. W listopadzie 1988 roku zmierzył się z Rogerem Mayweatherem o tytuł mistrza świata WBC. Pacjenza przegrał tę walkę niemal od razu, a w dodatku prawie umarł po walce z powodu ciężkiego odwodnienia. Powodem tej nieprzyjemnej sytuacji było to, że Vinnie musiał zrzucić sporo zbędnych kilogramów. W 1990 roku trwała seria niepowodzeń Pazienzy. Przegrał decyzją sędziów z Portorykańczykiem Hectorem Camacho walkę o pas mistrza świata WBO i przez dyskwalifikację ze swoim rodakiem Loreto Garzą walkę o pas WBA. Rozczarowanie porażkami nie mogło złamać zawodnika takiego jak Vinnie Pazienza. Postanowił więc przenieść się jeszcze wyżej, do pierwszej wagi średniej i w październiku 1991 roku odniósł tam sukces. Minutę przed końcem walki zwyciężył z niepokonanym dotąd pochodzącym z Gwadelupy czarnoskórym Gilbertem Dale, zdobywając przy tym tytuł mistrza świata WBA w drugiej dla siebie kategorii wagowej. W tej bitwie Pacienza pokazał swoje najlepsze cechy. Publiczność zobaczyła szybkiego, energicznego, ale jednocześnie kompetentnego wojownika w całej okazałości. Jak wspominał sam Vinnie, zaczął tę walkę jako bokser, a zakończył jako rasowy pięściarz. Walkę z Dale Pacienza uważał za najlepszą w swojej karierze. Potem magazyn The Ring uhonorował go nagrodą Comeback of the Year. Jak się później okazało, główny zwrot w życiu i karierze Vinniego miał dopiero nastąpić. Wydawało się, że przed Amerykaninem włoskiego pochodzenia, który rozpoczął kolejne pasmo sukcesów, otwierają się wspaniałe perspektywy. Miesiąc później doszło jednak do tragedii. Jako pasażer samochodu prowadzonego przez przyjaciela, Vinnie uczestniczył w strasznym wypadku w pobliżu swojego rodzinnego miasta Cranston. Cudem przeżył, ale jego szyja uległa uszkodzeniu. Dwa kręgi złamane, a dwa kolejne przemieszczone. Początkowo jedna strona ciała Vinniego była częściowo sparaliżowana, a lekarze jednogłośnie stwierdzili, że powinien na zawsze zapomnieć o boksie. Nie byli pewni, czy Pazienza w ogóle będzie mógł chodzić. Sam próbował przekonać lekarzy, by odpuścili sobie operację. Jego głowę, szyję i górną część klatki piersiowej zamknięto w specjalnej metalowej ramie. Bokser trafił do domu, ale pozbawiono go możliwości swobodnego poruszania się. Aktywność fizyczną zredukowano do minimum, by nie obciążać centralnego układu nerwowego. Straszny wypadek znów nie załamał jednak pas Mandevilla. Szóstego dnia po wypadku robiłem po 50 przysiadów w serii. Mama cały czas płakała, myślała, że zwariowałem, opowiadał Pazienza. Gdy rodziców nie było w domu, trenowałem. Mama zauważyła jednak, że moje ubrania są mokre od potu. Powiedziała wtedy, proszę cię Vinnie, nie mów mi, że znowu trenujesz. Odpowiedział, mamo, muszę wracać na ring. Gdy Vinnie poczuł się trochę lepiej, z masywną ortezą na głowie zażywał środki przeciwbólowe i potajemnie przed rodziną oraz lekarzami zaczął chodzić na siłownię. Wielogodzinne podnoszenie ciężarów stopniowo zaczęło dawać pozytywne rezultaty. Lekarz prowadzący zastanawiał się, dlaczego Pazienza na każdej wizycie pojawia się z przesuniętymi i poluzowanymi stabilizatorami. Z czasem zauważył jednak poprawę stanu pacjenta. Wiele lat później Vinnie ze śmiechem wspominał, jak wymknął się z domu z przyjacielem, aby dotrzeć na siłownię. Mówił, że ze specjalną konstrukcją wokół głowy wyglądał jak marsjanin. Inni trenujący na siłowni byli tym widokiem bardzo zaskoczeni. Trwało to 5 tygodni, po czym lekarze stwierdzili, że nie ma już potrzeby noszenia stabilizatorów. Rehabilitacja po wypadku trwała 3 miesiące. Po pewnym czasie Vinnie założył rękawice bokserskie, a rok później wrócił na ring, pokonując w 10-rundowej walce przyszłego mistrza świata z Dominikany Luisa Santanę. Potem, aż do 1995 roku, Pazienza zaliczył imponującą passę bez jakiejkolwiek porażki. Pokonał Lloyda Honigana, Robiego Simsa, Dana Sherry'ego i dwukrotnie legendę boksu z Panamy Roberto Durana. Zdobył dwa tytuły mistrzowskie, co dało mu możliwość walki z Royem Johnsonem juniorem. Odbyła się ona w czerwcu 1995 roku. Walka należała do kategorii wagi superśredniej, a stawką był tytuł mistrza świata IBF. Oczywiście naszemu bohaterowi było niezwykle trudno oprzeć się genialnemu bokserowi w najlepszej kondycji. Wykorzystując całą swoją naturalną zręczność, ostrość i zaradność, Vinnie nie pozwolił Jonesowi na zbyt wiele.
Taka sytuacja trwała tylko do 6 rundy. Royowi udało się podejść Pazienze, a reszta była już kwestią techniki. Po wczesnej porażce Vini zrobił sobie ponadroczną przerwę. W sierpniu 1996 roku spotkał obiecującego i w tym czasie niepokonanego sportowca Dana Rosenblata. Przegrywając w czwartej rundzie, Vini najpierw powalił wroga, a potem zaczął go wykańczać na linach. Podczas przerwy ujawnił się ekspresyjny charakter Pazienzy. Nie chcąc się zatrzymać, dwukrotnie uderzył nawet sędziego, który wcisnął się między bokserów. Po ciosach upadł na ring. W wywiadzie po walce Vini skomentował ten incydent zwyczajnie. Mówi się, że sędzia Tony Orlando to mój przyjaciel, więc jestem pewien, że nie poczuł się urażony. Oprócz pewnego zwycięstwa, na koniec Pazienza otrzymał pas mistrzowski innej, mniej znaczącej organizacji WBU. W kolejnej walce w Anglii Vini zmierzył się ze słynnym czołowym bokserem tamtych czasów Errolem Grahamem. Pazienza przegrał na punkty, ale wierzył, że został wtedy oszukany. Potem w karierze Viniego nadeszła kolejna seria zwycięstw, ale w listopadzie 1999 roku przegrał w rewanżu z Rosenblatem przez podzieloną decyzję sędziów. Po tym ponownie opuścił ring na ponad rok. Na ostatnim etapie swoich występów w marcu 2002 roku Vini podjął kolejną próbę zdobycia pasa mistrza świata WBC, ale w walce z Kanadyjczykiem Ericiem Lucasem przegrał decyzją sędziów. Po tej porażce, robiąc sobie dwuletnią przerwę, Vini jeszcze raz powrócił, by świętować jubileuszowe 50. zwycięstwo na zawodowym ringu. Udało mu się to 27 marca 2004 roku, kiedy jednomyślną decyzją sędziów pokonał swojego rodaka Tokera Paduila. W rezultacie Pazienza zakończył swoje występy z rekordem 50 zwycięstw, z których 30 odniósł nokautem oraz z 10 porażkami we wszystkich 60 rozegranych walkach. Prywatnego życia Viniego nie można nazwać udanym. Jego gwałtowna postać zaczęła dominować już nie tylko na ringu, ale na co dzień. Sportowiec miał poważne problemy z alkoholem i prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, co niejednokrotnie kończyło się dla niego aresztowaniem. Miał zwyczaj podnosić rękę na swoją partnerkę, byłą baletnicę i modelkę magazynu Penthouse. Miał sporo przygód ze stripteaserkami, aktorkami i modelkami z męskich magazynów. Vini zadłużył się także w kasynach w Las Vegas i Connecticut, bezskutecznie grał na giełdzie i inwestował w wątpliwe projekty biznesowe. Vini Pazienza na zawsze zapisał swoje nazwisko w historii boksu. Jego życie było jak kolejka górska, wzloty i upadki. Po prostu nie mógł żyć inaczej. Pazman Devil to nie tylko przydomek byłego mistrza świata, to prawdziwa marka. Jego chęć zwycięstwa i niesamowity hart ducha stały się wzorem dla wielu młodych sportowców. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!